Patrzcie na to, tam pola golfowe. Właśnie grają w golfa. Tu lekko w lewo, w lewo, w lewo, w lewo, w lewo. Kolejne ładne pola golfowe. Piękne pola golfowe. Nie znam się na polach golfowych, ale bardzo mi się tu podoba ogólnie. I patrzcie, jaki piękny taki a la park, jakby można to tak nazwać. A na lewo jeszcze piękniejsze wille. Każda grubo ponad bańkę, bo to wielkie takie, to ze dwie bańki nawet. Wow. Czyli tutaj można mieć swój domek. A w wolnym czasie można pograć sobie w golfa. Takie tutaj widoki. Jesteśmy teraz w jakimś parku, tutaj takim na Phuket. Patrzcie się, jak ładnie tutaj są posadzone takie piękne. Head northwest. O, nawigacja. Jeszcze się odzywa. Mówi nam, gdzie mamy jechać. Coś tu uciekło po drzewie, po tym drzewie coś uciekło. Ale właśnie palmy są bardzo ładne i takie wyjątkowe. Nie za bardzo spotykane. Patrzcie się, jak tu pięknie. In 600 meters, turn left. Dobra, zaraz, powoli. Wow. Tam wcześniej po drodze było mnóstwo takich pięknych miejsc jak to i jakichś różnych, przeróżnych, ale ciągle musielibyśmy się zatrzymywać, ciągle kręcić, to byśmy nie dojechali w miejsce, w które chcemy i zatrzymujemy się chociaż co jakiś dalszy kawałek. Okej, okej. Będzie świeży kokos. Jedziemy w stronę lotniska, jedziemy w stronę dwóch plaż. I tutaj przy drodze mamy arbuzy i kokonaty. Kokonaty po 30 batów i jajeczka swojskie. 30 batów za kokonaty to za takie duże to bardzo mało. Ogólnie to w górach jest jeszcze na dodatek jesteśmy. Ma siekierkę, co? Emi, ma pan siekierę, co? Miał pan siekierę, co? O, to trochę w innym stylu nam zrobili, ale też jest super. Dobra. No, no, plastic bag, no. Thank you. Okej. Okay. Wiecie co? Tutaj są takie kokosy, takie trochę inne niż te, co my pijemy tam na Phuket, bo te są takie ciaknięte prosto z drzewa. I one są jeszcze takie mniej dojrzałe. I ta woda była taka trochę inna niż z tych kokosów, które mają jakby tak na sprzedaż tam, tak bardziej w sklepie, jakbym powiedział. Ale za to te kokosy mają tak dużo miąższu, że masakra. Także tutaj za to jest więcej co zjeść. A przecież wody też było dużo, tylko była taka trochę inna. Chyba są bardziej świeże, nie? Taka bardziej taka mleczna. Tam też taka woda to jest bardziej kokosem czuć właśnie. W każdym razie, jak ktoś jest głodny i spragniony, to kupuje kokosa i najpierw wypija wodę, a później je miąższ i jest najedzony. Ale żeśmy trafili w dziwne miejsce, w bardzo dziwną restaurację, ale kozacką jak nie wiem co. Tam jest takie serducho, można sobie przy nim stanąć. I tutaj ogólnie ogląda się zachód słońca, The Hill Bar. Cała restauracja jest tak trochę, znaczy nie cała, ale tutaj ta część jest tak w powietrzu. Zobaczcie, bo tutaj jest góra. Jest taki szkielet wybudowany, że tak powiem. No i tam taki sea view i zachód słońca, sunset. Wow. I tutaj bananki, nie bananki. Cała natura, prawdziwa taka Tajlandia. Tutaj już jesteśmy w takim miejscu, że naprawdę jest bardzo tak azjatycko, tak typowo, że taka droga w górach, takie ich chatki, właśnie pełno bananowców, wąska droga i takie klimaty.
I tak rajsko tu właśnie jest. Zostajemy tu na zawsze? No, tu chyba zostajemy właśnie, tu jest kozacko. O, patrzcie jak się spędza życie w tym miejscu, w tej części Phuket. Tak o, wstajesz rano i siedzisz. O, ale tu kozacko jest. Pan wyszedł, powitał nas ładnie, jak zatrzymaliśmy się, zapytał się jak się czujemy, elegancko. Tu sobie pan buraki je. O, a tutaj kurde strach iść, ale no ale idę no. O, żeby tu sobie nie spać gdzieś. Okej. O, i takie serducho. Takie serducho i taki tutaj sunset mamy. No teraz jeszcze nie, bo teraz mamy ledwo południe. Ale kozacko. Ale dżungla. Masakra, taka gęsta roślinność, że nogi by tam nie wsadził. Bez jakiejś porządnej meczety by tam nie podchodź nawet. Zdjęcie? No. Po co ci zdjęcie? Bo chcę sobie uwiecznić ten piękny moment. A. No. Tam nasza chądziawka. Dobra, no to jak zdjęcie, to zdjęcie. Ale fajnie tu jest. Tu jeszcze można sobie siedzieć na poduszeczkach. A jeszcze można sobie siedzieć tutaj, zapomniałem wam wcześniej pokazać, na tych takich siatkach. Na takich siateczkach sobie się siedzi. O, tutaj sobie stawia się piwko, opiera się brudkę na poduszce i ogląda się zachód słońca. Dojechaliśmy na jedną z plaż, bardzo ładna, bardzo się tu nam podoba. Tam jaki mega ten, jaki mega, no widzicie co, hotel. Fiu, fiu, fiu. To jest właśnie to, co tam było widać z tej restauracji przed chwilą. To morze tutaj właśnie, to jesteśmy na wprost. I tutaj jest plażyczka. Wow. Ale jak tutaj fajnie jest, naprawdę. To jest, to miejsce w ogóle jest takie, to jest taka prawdziwa Tajlandia, że to jest masakra. Ta wioska tutaj, jakaś to ta miejscowość i tutaj w ogóle te tereny, górki, no, no dobra, góry, morze, mega czysta woda, piękne kolorki, może nie widać pod słońce, ale tak jest w rzeczywistości. I kurde, te bananowce i to wszystko, masakra. Wow. Ale to jest pięknie. Ja pierdzielę, całkiem inaczej niż na Phuket. Całkowicie inaczej. Naprawdę warto tu przyjechać. Jest to chyba, jak patrząc na mapę, jedna plaża poniżej plaży obok lotniska. To patrzcie na to, co się dzieje! Ja! Ale kurde! Jakie to są mega fale! O, zbiera się następna, ale chyba nie będzie aż taka duża. Ale to nic, bo one się tutaj fajnie... Patrzcie się! Jaj. I one tak po cichutku tutaj normalnie się rozbijają. Ja pierdziele, jakie miejsce. Teraz idzie mała, o nie, taka mała. I tylko tak, taki dźwięk normalnie, jeszcze nigdy żeśmy takiego dźwięku nie słyszeli, rozbijających się fal. I tu tylko później taka woda sobie, taki cieniutki parocentymetrowy strumyczek normalnie płynie przez piasek. Ale pięknie to wygląda. Jo. Masakra. Pięknie. O, idzie, ale ta wielka. Jo. Ta już się rozbiła wcześniej. Jo. Wow.
Ale mega.